Teraz tylko czas, aby zmaterializować na zewnątrz to, co wewnątrz w tobie. Widzimy się za tydzień na naszej 111 ceremonii. Twoja Maria Bugardi. Z całego serca dziękuję za udział w naszej 110 ceremonii i tutaj omówienie samego przekazu na podstawie kart Tarota oraz na podstawie karty Madame Lenormand. Dzisiaj mówiliśmy o sukcesie w dziedzinie materialnej. I przesłania, które otrzymałam na temat naszego, jako temat naszego spotkania, ukazały się następująco. Karta Dwójka Mieczy w pozycji odwróconej. Tutaj na mojej tablicy jest ona widoczna w pozycji prawidłowej, tak jak powinno to wszystko wyglądać w naszym życiu. Jednak przesłanie było odwrócone, czyli ta strona cienia, na czym należy pomyśleć, co należy przepracować, co dotyczy właśnie tej dwójki mieczy, aby osiągnąć sukces, sukces w dziedzinie materialnej. Czyli mamy tutaj oczywiście szóstkę monet, szóstkę denarów, dziedzina materii. W kartach Madame Lenormand mamy ryby jako symboliczne bogactwo i obfitość. No ale zaczynajmy. Dwójka mieczy na zielonym tle, zielono-żółtym tle. Zielone, taka jasność, czystość, to co nowe, to co wzrasta. Ten złoty kolor, mądrość wyższa, takie połączenie z duszą wyższą. I te miecze, tylko dwa skrzyżowane. Co to może oznaczać, takie skrzyżowane miecze? Te miecze nie walczą. Te miecze są skrzyżowane. Czyli tak jak gdyby zawieszone w takiej harmonii, w takiej równowadze. Popatrz, te miecze są idealne. I te miecze są w takim właśnie idealności skrzyżowane. Na takim wyjątkowym, geometrycznym tle. Pełna harmonia. Wnętrze pełne harmonii, bo to, co wewnątrz, to i na zewnątrz. To, co w twoim wnętrzu, to i na zewnątrz. Miecze jako symbol powietrza, symbol myśli. To głównie skupiamy się na myślach. Te myśli są jasne, te myśli są pełne harmonii. Te myśli są takie po prostu czyste, takie idealne. Bo ty wiesz, że twoje myśli kształtują twoją rzeczywistość. I ta karta w tej pozycji odwróconej mówiła o tym braku harmonii. Czyli to są wszystkie te skaczące myśli, pędzące myśli, myśli, które są takie nieuporządkowane, negatywne, które blokują ten sukces w świecie materialnym. Wszystkie negatywne myśli względem siebie, świata i wszechświata. Wszystkie takie pędzące myśli. Na pewno znasz takie uczucie. Czasami są takie energie na zewnątrz. Osoby, które są bardzo delikatne, mogą to odczuwać. Te wszystkie informacje, które płyną poprzez fale, poprzez globalną świadomość. Takie właśnie kłębiące się, kontrujące myśli. Jeżeli jesteś osobą, która ma problemy z rozdwojoną osobowością, która ma problemy na przykład z tak zwanym opętaniem, czyli różne istoty, które mieszkają w tobie, lub która ma bardzo dużo wszelkiego rodzaju programów i blokad, możesz czasami mieć takie dni, gdzie zauważysz takie właśnie pędzące myśli, takie nieuporządkowane, taki chaos wewnętrzny i w bardzo krótkim czasie, tuż po tym, pojawiają się ataki energetyczne, pojawiają się te obce, negatywne istoty, które mieszkają w takim człowieku, się aktywują. Również wszystkie takie osoby, które możemy nazwać psychopatami, które możemy nazwać takimi osobami chorymi psychicznie, one mają takie kłębiące się myśli, pędzące myśli, nieuporządkowane i później te istoty mroku działają przez nie, czy te złe energie działają przez nie. Również zanim nastąpi atak energetyczny, na przykład przy pomocy czarnej magii, zazwyczaj czarni magowie wprowadzają najpierw ten chaos, chaos myśli i później mogą łatwiej wejść i łatwiej zaatakować. Czyli na tym trzeba pracować, to należy usunąć. Wszystkie myśli pełne chaosu, nieporządku,
I to jest tak jak wewnątrz, tak i na zewnątrz, czyli jeżeli ktoś ma problem z na przykład ogromnym bałaganem, ja nie mówię tutaj o bałaganie kreatywnym, ale o takim bałaganie typowym, z którym trudno sobie poradzić, to zazwyczaj u podstawy, u podnóży tego są właśnie te myśli, te takie nieuporządkowane myśli. I gdy wprowadzimy tą harmonię w naszych myślach, to automatycznie całe nasze otoczenie zmienia się w takie pełne harmonii i taki nieporządek znika. I to główne przesłanie, sukces. O tych planetach już mówiliśmy, których energie, których przesłania mogą być bardzo pomocne, aby udało Ci się osiągnąć sukces w dziedzinie materialnej. Tutaj oczywiście mamy monety, to wszystko jest w takich kolorach niebieski, czerwony, błękitny, troszeczkę czarnego, troszeczkę brązowego. Mogłabym powiedzieć, że są to właściwie wszystkie te energie, również różowe, tych wszystkich planet, które omówiłam dla Ciebie na naszej ceremonii, czyli to jest ich wpływ i jak te energie można wykorzystać, aby ten sukces osiągnąć. Najlepiej połączyć wszystkie sześć planet, czyli zarówno energię Saturna, czyli to uporządkowanie, ten plan, ta wytrzymałość, wytrwałość, tę energię Jowisza, czyli takie oddanie się sile boskiej, takie prowadzenie poprzez siły wszechświata, zaufanie w to, że zawsze pojawi się nowa droga, oddać się jednocześnie pod władanie tej planety Wenus, czyli robić wszystko z tymi pozytywnymi emocjami, pod energię Księżyca, czyli najpierw zmienić coś w podświadomości, usunąć te programy podświadomości, aby stało się to rzeczywistością, energię naturalnie Marsa, czyli robić coś z takim przekonaniem, z taką walką o swoje, z taką